Witam na tej krótkiej konferencji prasowej, a właściwie briefingu prasowym dotyczącym w tematyce kolei dużych prędkości. Jak wiemy, witam na konferencji pana radnego Kosińskiego z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Zaprosiłem cały klub, no niestety zjawił się tylko pan Kosiński. Wakacje. Sytuacja jest dość dynamiczna i zaskakująca, bo na jednej z ostatnich sesji padały pytania do pana prezydenta, można by rzec też do koalicji rządzącej miastem, odnośnie kolei dużych prędkości. Nikt tam się nawet słowem nie zająknął nad tym, że coś wiedzą na temat tego, że ta kolej jednak grudziąc ominie. Wszyscy snuli jakieś plany i wizje. Nawet pan prezydent wspomniał, ja to pamiętam bardzo dobrze, że ten kierunek południowy nie jest tak dla Grudziądza ważny, jest najważniejszy kierunek ten na Gdańsk. To też może się wpisywać to, co później tam w mediach odnalazłem odnośnie tego, jak samorząd bydgoski, takie stowarzyszenie samorządowcy bydgoscy się odnosili do tego pomysłu, że ta kolej dużych prędkości ma przechodzić przez Grudziądz. No i wczoraj na konferencji pan premier Donald Tusk ogłosił, że podtrzymuje projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego i kolei dużych prędkości, ale diametralnie zmieniły się te trasy. I te trasy, z tego co zostało przedstawione, tutaj mamy trasy z 2022 roku i widzimy w prostej linii, że ta trasa z Włocławka miała biec do Grudziądza. Obecny plan przewiduje odbicie na wysokości Torunia, czyli do Torunia i kierunek Bydgoszcz. I rodzą się takie pytania. Czy na tych sesjach, na których już było mówione o tym, gdzie pan Marek Czepek, radny Prawa i Sprawiedliwości, zadał pytanie właśnie o, bo wiadomo, były jakieś konsultacje społeczne, były gdzieś już tutaj w okolicy pomiary robione. Dzisiaj rozmawiałem z jedną panią, która mówiła właśnie o tym, że w okolicach Roguźna już były pomiary robione, już snuli jakieś plany mini biznesów, a tu nagle wszystko spaliło na panewce i jak zwykle Grudziądz, w mojej ocenie, to co obserwujemy przez lata, został pominięty. I teraz pytanie zasadnicze, czy pan podsekretarz stanu, pan poseł Tomasz Szymański wiedział o tym, czy radni klubu Koalicji Obywatelskiej wiedzieli o tym, czy po prostu ta decyzja ich też zaskoczyła i czy będą interweniować, to jest zasadnicze pytanie, czy będą interweniować, żeby Grudziądz nie został po raz kolejny wykluczony z tego, znaczy nie po raz kolejny, został wykluczony z tego projektu i ta kolej dużych prędkości nas ominie. Tutaj sobie pozwoliłem wydrukować niektóre komentarze, naprawdę one są dość ostre, nie będę wszystkich cytował, ale jeden mnie bardzo zainteresował. Komentarz wójta gminy Grudziądz, ościennej gminy z 18 maja, w którym pisał, że bardzo to jest proinwestycyjne, prologistyczne, ten hub komunikacyjny, który by powstał, daje impuls i rozwój dla miasta, dla Grudziądza, dla gminy ościennej, dla wszystkich tutaj, dla całego powiatu. Jeżeli teraz ta kolej nas ominie, to po prostu, tak jak wskazali internauci, no to jest dla nas, można by rzec, krok, duży krok w tył. To po pierwsze, jak to się wpisuje w retorykę władzy samorządowej, tej, która sprawuje władzę, że Grudziądz ma być miastem otwartym i się rozwijać. Uczelnia powstaje. Jak do uczelni mają teraz dojeżdżać, jeżeli byśmy byli otwarci i otworzyli jakieś kierunki, które gdzieś w Polsce by były niespotykane, na przykład tutaj wiadomo, współpraca z WZU i różne te kierunki lotnicze by się mogły rozwinąć w Grudziądzu. Jak ta młodzież ma do nas dotrzeć? Zwykłymi kolejami? I to jest dla mnie niezrozumiałe osobiście i dlatego apeluję do pana prezydenta, żeby podjął działania i ustosunkował się do tego projektu, może nawet z panem posłem Tomaszem Szymańskim, bo ostatnio sam wspominał, że interweniował w sprawie tutaj tych działek w okolicy dworca i to też zastanawia, czy oni już wtedy wiedzieli o tym, że ta nitka, że ta szybka kolej do Grudziądza nie dotrze. Jeżeli wiedzieli, to dlaczego na sesji o tym nikt nic nie powiedział? Szanowni Państwo, no nie tak dawno spotkaliśmy się tutaj właśnie w tym miejscu z panem ministrem Horałą, był ministrem Horałą, z panem Krzysztofem Szuckim w tym miejscu i mówiliśmy o zagrożeniu wykluczenia, kolejnego wykluczenia komunikacyjnego dla miasta Grudziądza. To miasto znowu może pozostać odrzucone gdzieś na boku mapy komunikacyjnej, jeżeli chodzi o szybką kolej. To jest jakiś dramat
Włącza się oczywiście tutaj czerwony alarm. Oczywiście kierujemy, przyłączamy się do apelu tutaj pana radnego Sarnowskiego, cały klub radnych Prawa i Sprawiedliwości i apelujemy do pana prezydenta, aby podjął natychmiastowe, pilne działania względem swoich najbliższych współpracowników. Tutaj oczywiście adresatem głównym jest pan minister Szymański, który no niestety, ale z racji pełnionej funkcji jest osobą bardzo wpływową, jest bardzo bliskim współpracownikiem pana premiera Donalda Tuska. No i z nim tutaj wiążemy główne nadzieje, że pan przekona premiera do utrzymania istotnego wariantu tego grudziąckiego dla rozwoju parametrów całego naszego obszaru, bo taki był cel planowanych szprych, które miały nasycić te zaległości cywilizacyjne, które lokowały się właśnie w takich obszarach jak Grudziądz, które zostało pozbawione swego czasu wielkiego sensu gospodarczego po generalnym wysadzeniu w powietrze. Oczywiście nie chcemy tutaj przypisywać jakiejś indolencji władzy, ale oczekujemy natychmiastowego i pilnego działania. Ja przypomnę tylko, że tutaj został wspomniany temat publicznej uczelni zawodowej w Grudziądzu. Ja myślę, że stamtąd też dochodzą bardzo niepokojące sygnały. Miałem informację, że w sobotę szkołę chyba odwiedziła policja. Jest to bardzo zły sygnał dla tworzącej się uczelni. Do dnia dzisiejszego w uczelni nie powołano w zasadzie żadnej struktury nauczycielskiej, nie ma pełnego składu obsługi administracyjnej, nie ma księgowości. Księgowością ponoć zajmuje się zewnętrzna jednostka, co jest naruszeniem prawa, czy też przepisów, bo uczelnia powinna mieć swoją niezależną jednostkę finansową prowadzącą. Ja już nie mówię tutaj o naborze, gdzie jest realizowana elektroniczna rejestracja kandydatów. Zadajcie Państwo pytanie temu rektorowi, który od 3 miesięcy funkcjonuje w szkole, bo naszym zdaniem szkoła dzisiaj nie spełnia warunków, aby mógł prowadzić elektroniczną rekrutację. Zresztą nie ma żadnej promocji ani na Facebooku, ani w mediach społecznościowych. Dzisiaj młodzież rejestruje się elektronicznie, to jest aktualna formuła wybierania dzisiaj szkół, spełniająca tak zwany system boloński. Proszę Państwa, to co dzieje się w obrębie szkoły rodzi wielkie, wielkie, wielkie niepokoje, bo nie chcemy tutaj mówić, że te 4,5 miliona, które zostały na koncie szkoły, mają być tylko w zasadzie skonsumowane na przedziwne cele, a szkoła ma zostać wyrejestrowana, czy ma też ogłosić upadłość, bo nie takim zamierzeniem był cel utworzenia tej szkoły w roku ubiegłym. Jeżeli chodzi jeszcze o kwestie komunikacyjne, to elementarny rozwój, który był istotny dla mieszkańców Grudziądza, ale nie tylko dla mieszkańców, dla tych, którzy mieli tu przyjeżdżać z Warszawy w nieco ponad godzinę i odwiedzać to miasto, czy też pracować, wykonywać swoje obowiązki zawodowe. Mówiliśmy o pewnych grupach zawodowych, dla których tworzy się te szybkie systemy komunikacji. Dzisiaj to wszystko niestety upada i jest w istotnym zagrożeniu planistycznym i powiem szczerze, że czarno to widzę, dlatego że nie ufam obecnej władzy i niestety skutkuje to bardzo złą prognozą. Odpowiem na to pytanie tak. Jeżeli mówimy o takiej perspektywie 2040, no to przy takim stanie wyludniania się miasta, to ta magistrala będzie tutaj, tylko pociągi towarowe będą przyjeżdżać, no bo to, że miasto się wyludnia, tu chodzi o czas. Czas jest determinantem na tym, żeby prorozwojowo podejść do tego zagadnienia. Jeżeli mamy tak odległą perspektywę, tak jak pan wspomniał, 20, na tą chwilę 26 lat, no to jeżeli przez obecną, minioną kadencję i teraz ten rok praktycznie rządów pana prezydenta Glamowskiego z miasta ubyła tak znaczna liczba ludzi, co potwierdza raport o stanie miasta, no to jeżeli ta magistrala tu przyjedzie, to przyjedzie do pustego Grudziądza. No taka jest prawda i trzeba jak najszybciej dążyć do tego, żeby odblokować, żeby była ta wiara i nadzieja, że ten CPK będzie funkcjonował. Tutaj też, no bo ja czuję trochę, w jakim kierunku może to zmierza te pytanie. Te rozważania wszystkie to podjęli ludzie miłośnicy kolei. To przecież oni, jest taka strona, linia kolejowa 207 i okolice, i oni podjęli ten temat, oni widzą tu zagrożenia, że znowu ta linia nie będzie zelektryfikowana, że to tych zagrożeń jest bardzo wiele. I co pokazuje, bo lokalne struktury tutaj tej koalicji rządzącej uważają, że mają niesamowitą moc sprawczą, co pokazało teraz te wydarzenia, że jednak taki samorządowa Bydgoszcz, czy to
te lobby bydgoskie i toruńskie sprawiło, że Grudziądz został pominięty, bo oni już to podnosili przy tamtej kadencji. Wiadomo, że rząd poprzedni Zjednoczonej Prawicy utrzymywał ten kierunek i ten kierunek był optymalny z punktu widzenia Grudziądzan, a teraz okazało się, że albo są to tak słabi politycy, czy tam aż przejdzie, albo rzeczywiście są to tak słabi politycy, że nie mieli wpływu na tą decyzję pana premiera Donalda Tuska, albo rzeczywiście lobby toruńskie i bydgoskie było tak silne, że po prostu Grudziądz nie ma większego znaczenia. Tu też podnoszono ten kierunek, tam właśnie ci samorządowcy z Bydgoszczy, że niby ten kierunek jakby był obrany na Grudziądz i dalej na Gdańsk, sprawiłby, że Grudziądz by się bardziej przychylał jak gdyby ku Trójmiastu. To nieprawda, no przecież wszystkie miasta, no przecież tu wszystkie te nawet pomysły teraz pana premiera Donalda Tuska 100 minut w tą stronę, 100 minut w tą, no to czym Grudziądz się różni od Torunia, Bydgoszczy? My czujemy się jako miasto w województwie kujawsko-pomorskim i to od lat się dzieje, miastem czwartej kategorii. Zawsze jest na pierwszym miejscu Bydgoszcz, Toruń, Włocławek. Mogło to się zmienić, no niestety mamy tak słabych chyba polityków Platformy Obywatelskiej, że nie są w stanie przeforsować u pana premiera, żeby ten kierunek grudziądzki zachować. Ja mam jeszcze jedno tylko pytanie, to może od razu tak. Pan powie tu i tak. Bo co właśnie władze samorządowe mogą zrobić? Bo z tego, co ja wczoraj usłyszałem, to poza Y-em, szprychy wszystkie zostały wykasowane, a tylko będą modernizowane istniejące linie, bo to Toruń, Bydgoszcz i te inne, ta cała mapa, którą pan pokazywał, to jest modernizacja. Tam nie powstają poza tym Y-em do Poznania i Wrocławia żadne nowe linie. To co władze samorządowe mogą teraz zrobić? Władze samorządowe władze samorządowe mają swój określony rodowód. One mają swój charakter polityczny i nie można odcinać obecnego prezydenta od polityki. On realizuje pewne zakresy programowe, które są lansowane, realizowane przez premiera obecnego rządu koalicji 13 grudnia. Panie prezydencie Galmowski, prosimy dokonać zwrotu politycznego, radykalnego zwrotu politycznego i uchronić Grudziądz przed likwidacją szprychy, szybkiej kolei. Mówimy o konkretnej szybkiej kolei. Nie mówimy o innych rozwiązaniach, bo my chcemy mieć ten najszybszy pociąg w Polsce tutaj. On miał przejeżdżać przez ten dworzec i pan o tym mówił nie tak dawno, że to będzie realizowane. Proszę dotrzymać słowa. Proszę dotrzymać też paktu politycznego, bo związał się pan politycznie z obecnym premierem rządu i jest pan poniekąd jego narzędziem. Ma pan też Grudziądzanina ministra. Dlatego też apelujemy. Chcemy ratować dzisiaj szprychę, chcemy ratować dzisiaj szybką kolej w Grudziądzu. Prosimy także o interwencję w sprawie publicznej uczelni zawodowej. No to jest właśnie ten plus, że jestem teraz na sesjach i słucham też uważnie, co pan prezydent mówi. Ostatnio na sesji to wybrzmiało bardzo mocno, że zarzucił poprzedniej władzy centralizacji, a że większą siłę ma mieć samorząd. No to niech teraz ten samorząd pokaże, jaką ma siłę i jak może wpłynąć na tą centralną decyzję pana premiera Donalda Tuska. Ruch jest po stronie samorządu. Można teraz siłę samorządu pokazać.